Drogi zboże, drodzy internauci, z kolejnym już czwartym przesłaniem chcę się do Was zwrócić. Zatytułowałem go może dość nieszczęśliwie, ale od razu będę tłumaczył dlaczego. Tytuł Jak zatrzymać zarazę. Aby nikt się nie denerwował, że pozornie zbyt odważny tytuł. Od razu przeczytam dwa fragmenty Bożego Słowa, które wytłumaczą dlaczego tego tak, nie inaczej. Pierwsza księga, kronik, rozdział 21, werset 25 i kolejne. Następnie Dawid zbudował tam ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pokoju. Wzywał tam Pana, a On odpowiedział mu poprzez zesłanie z nieba ognia na ołtarz całopalenia. Pan polecił też aniołowi, by schował swój miecz do pochwy. I kolejne miejsce, z drugiej księgi Samuela, rozdział 24, werset ostatni, czyli 25, mówiący dokładnie o tym samym, tylko ujęty w inne słowa. Następnie Dawid zbudował tam ołtarz panu i złożył na nim ofiary całopalne oraz ofiary pokoju. Wówczas pan dał ubłagać się w sprawie ziemi, i plaga szalejąca w Izraelu została powstrzymana. Biblia warszawska mówi. I zatrzymana została zaraza. Dlatego ten tytuł, jak widzicie, jest całkiem biblijnym tytułem, a nie jakimś tanim chwytem. Moi drodzy, czytamy tutaj dosyć trudną historię. Historię, kiedy to król Dawid, przez swoją głupotę, przez swój grzech, sprowadził zarazę. Konkretnie postanowił spisać ludność. I w wyniku tego Pan Bóg dał mu trzy opcje. Ale wcześniej jeszcze, zanim Bóg zaczął z nim rozmawiać, on sam zobaczył, że popełnił grzech. W wersecie 10 tego rozdziału Dawid mówi tak. Jednak po spisie serce Dawida nie dawało mu spokoju. Wyznał Panu, zgrzeszyłem przez to, co uczyniłem, ale teraz, Panie, przebacz proszę winę swego sługi, to, że postąpiłem tak głupio i niemądrze. Więc wierzę, że Bóg w tym momencie wybacza Dawidowi. Ale jednak w jakimś stopniu konsekwencje trzeba ponieść. To jest inny temat, do którego w ogóle teraz nie będę wracał. I Bóg daje mu wybór. Trzy opcje. Pierwsza to siedem lat głodu w Izraelu. Druga to trzy miesiące ucieczki przed wrogami. I trzecia to trzy dni zarazy. Dawid decyduje po krótkim namyśle na tą trzecią. I mówi takie słowa, że dlatego wybiera trzecią, mówi tak: Wolę wpaść w ręce Pana, gdyż jego miłosierdzie jest wielkie. On zna serce Boga. I z perspektywy czasu widać, że mimo wszystko wybrał dobrze. I tego samego ranka rozpoczęła się zaraza. Biblia mówi, że zginęło ponad 70 tysięcy mężczyzn. Należy przypuszczać, że plus kobiety i dzieci. I skracając całą tę historię, dochodzi do tego momentu, kiedy Dawid składa ofiarę. I zaraza zostanie, za, została zatrzymana, jak przeczytaliśmy przed momentem. Zaraza została zatrzymana przed wyznaczonym czasem. Co nam ta historia mówi? Bardzo jest ona podobna do dzisiejszych czasów, gdyż dziś panuje na świecie, również w naszym kraju, właśnie z, z zaraza. I pytanie, jak ją powstrzymać? Będąc w obrazie tej historii, jak ją powstrzymać? Jaką ofiarę możemy złożyć? Gdzie jakąś ofiarę możemy złożyć? Mówię od razu, żadnej. Żadnej ofiary my nie możemy złożyć. Ona została złożona. Dwa tysiące lat temu ona została złożona. Prawie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Dawid składał. W Jerozolimie. Tam została złożona ofiara. Jezus Chrystus złożył ofiarę z samego siebie. Poszedł na krzyż Golgoty. I powiem tak: to jest jedyna ofiara, która dziś ma moc nad tą sytuacją, w której się znaleźliśmy. Zrozummy, On jest Bogiem. Bóg jest naprawdę Bogiem, wszechmogącym Bogiem. Przeczytam pewien fragment z końcówki 29 Psalmu, wers 10. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. On będzie zasiadał jako król na wieki. Dziwne słowo. Bóg zasiadł na tronie nad wodami potopu. Potop największa i najstraszniejsza katastrofa w dziejach historii człowieka, ludzkości. Gdzie był Bóg? Ktoś by mógł zapytać. Mamy odpowiedź: nad wodami potopu, siedział na tronie. Siedzieć na tronie to znaczy mieć władzę, panować, królować. Tak, on nad tym wszystkim panował, czuwał, nie stracił kontroli, wiedział o każdym litrze wody, które przybywał. Czytamy dalej, że On będzie panował na wieki. Więc i dziś panuje. Więc jeśli ktoś zapyta mnie, gdzie dziś jest Bóg w tej sytuacji, to odpowiem siedzi na tronie. Bóg siedzi na tronie, ma wszelką moc, widzi każdą zarazek. Widzi każdego chorego, widzi każdego, kto jest w kwarantannie, widzi każdego. I on jedynie ma moc podnieść swoją rękę i powiedzieć: Stop! Do tej zarazy. Czy to globalnie, czy to nad naszym domem, nad Twoją rodziną, nad Twoim życiem, nad naszymi społecznościami. On na krzyżu rozprawił się z grzechem, z chorobą, z każdą zarazą. On się z nią rozprawił. Dlatego, drogi Zboże. Drodzy internauci, chciałbym zachęcić Was do modlitwy. Do modlitwy o nasz kraj, do modlitwy o sytuację, w której się znaleźliśmy. Każdego dnia modlmy się o to. Wiemy, kto ma moc. Moc ma jedynie nasz wszechmogący Bóg. Czwartek jest Dniem Postu i Modlitwy dla naszego okręgu. Biskup naszego ko ko kościoła, brat Marek Kamiński. Podzielił cały Kościół na, na okręgi, w których możemy się modlić. Nam, okręgowi południowemu, przypadł czwartek. Więc bardzo serdecznie zachęcam Was, dołączajmy w ten dzień szczególnie do postu i modlitwy o nasz kraj, o rządzących, o nasze miasta, o tych, którzy są na pierwszej linii frontu, o medyków, szpitale modlmy się o nich. Moi drodzy, wcześniej powiedziałem, znaczy zapytałem, Jaką ofiarę możemy złożyć, myśląc o tym, co zrobił Dawid? Odpowiedź padła z moich ust żadną. I choć to jest prawda, to powiem nie do końca, nie do końca precyzyjnie. Bo jednak w pewnym znaczeniu, jakąś ofiarę owszem tak. Tyle, że ta nasza ofiara i tak jest tylko jakby w reakcji na tą jego. Zanim dojdziemy do tego, jaką ofiarę my możemy złożyć. Przytoczę drugą hi historię. bliźniaczo podobną do tej wcześniej opisaną. Bliźniaczo podobną swojej wymowie, więc te elementy jak grzech, jak prośba o jego wybaczenie i ratunek będą tutaj miały miejsce. W księdze Liczbie jest ona napisana w 21 rozdziale, werset 3 do 8. Nie, odczytaj, nie będziemy tego czytywać, streszczę króciutko. Lud izraelski chodząc po pustyni znów po raz kolejny. Swoją postawą, swoim życiem, a w zasadzie swoimi słowami najmocniej, znowu zgrzeszył, zbuntował się przed Bogiem. I skutkiem tego grzechu przyszło konsekwencje. Konsekwencje w postaci jadowitych węży, które w ogromnej ilości zaatakowały obóz. I czytamy w Bożym Słowie, że wielu z nich pomarło. I wtedy rozpoczął się ten drugi etap. Ludzie zaczęli rozumieć, co się stało. Zaczęli przychodzić do Mojżesza i zaczęli przepraszać. Zaczęli wołać, zgrzeszyliśmy. Zaczęli prosić o przebaczenie. I Bóg dał w odpowiedzi na to rozwiązanie. Bóg dał ratunek. Powiedział do Mojżesza: zrób miedzianego węża i osadź go na takim wysokim drzewcu, żeby z daleka był widoczny dla wszystkich. I tak się stało. Pozornie rzecz biorąc, myśląc tak zupełnie po ludzku, jaki to miało sens? Jaki to miało sens, skoro już w organizmie ukąszczonego człowieka jakieś, nie wiem czy dobrze się wyrażam, toksyny już zaczęły działać? Co da jakieś spojrzenie na jakiegoś w ich pojęciu głupiego wywęża? Jak to może zatrzymać? I przypuszczam, że wielu Izraelitów to mogło zbagatelizować, myśląc logicznie. Tyle, że pomarli. Natomiast każdy, kto nie myślał logicznie, ale z wiarą spojrzał na krzyż. W zasadzie to na drzewce, które jest obrazem krzyża. Został uratowany. Pomimo, że może już niewiele widział, być może już paraliż go ogarniał, ale jeśli spojrzał, został uratowany, został uzdrowiony. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Dobrze, historię opowiedziałem. To gdzie tu miejsce na naszą ofiarę? Poczekaj jeszcze na, na, na moment. Najpierw zobaczymy, co ona oznacza dla nas. Widzicie te trzy elementy: grzech, prośba o ratunek i w końcu ratunek. To jest w naszym życiu. Każdy z nas zgrzeszył. Ja zgrzeszyłem, patrzę w oko kamery i mówię: Ty zgrzeszyłeś? Ja tego nie, nie, nie wymyśliłem. Tak mówi Biblia. Tyle, że ja znalazłem już wyjście. Wielu z oglądających znalazło wyjście, znalazło ratunek. Pytanie, czy ty też. Krzyż Jezusa Chrystusa jest ratunkiem. Ten symbol wywyższonego węża symbolizuje nam właśnie krzyż, na którym umarł Pan Jezus. On dał nam ratunek. Gdzie Boża sprawiedliwość wymaga, że każdy człowiek za grzech popełniony, musiałby ponieść śmierć. Ale nasz grzech wziął Pan Jezus i za Niego już wziął karę. Umarł za Niego. Gdzie cały świat teraz boi się koronawirusa. Ale powiem, jest dużo groźniejszy, powiem, wirus, żeby być w temacie, pod nazwą po prostu grzech. Koronawirus zabija tylko ciało. Grzech zabija duszę. Grzech oddziela od Boga na wieki. Grzech spowoduje, że jeśli się z nim nie rozprawimy mocą krzyża, to usłyszymy wyrok potępienia na wieki. Co z tym zrobimy? Możemy zrobić to, co Izraelici. Spojrzeć na krzyż. To symbol. Ale możemy zrobić tak, jak niektórzy z nich. Powiedzieć to głupie. Coż to da? Tylko pamiętacie, jak oni skończyli. Więc zachęcam każdego, który może tego kroku jeszcze nie podjął, aby przyszedł do Jezusa i zwrócił się z prośbą o przebaczenie swoich grzechów. I właśnie w tym miejscu jest miejsce na naszą ofiarę. Chcecie wiedzieć, jaką Oczytam fragment psalmu. Psalm 51, werset 19. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o boże. Ofiarą, którą Bóg chce przyjąć, to nasz duch skruszony. Coż to znaczy? Duch skruszony to moja postawa. Kiedy nie cwaniakuję, nie chojaczę, nie stawiam się wyżej niż Boże słowo, tylko z pokorą powiem: Boże, ty masz rację. Ja nie miałem. To jest miejsce, gdzie powiem: Boże, ja potrzebuję Twojej pomocy. To jest duch skruszony. Serce, które jest, jak przeczytaliśmy, przejęte swoim stanem swoim stanem niezależności od Boga, swoim stanem ucieczki od Boga. Taki duch skruszony, taki duch, który powie: Jezu, ratuj, jest miłą ofiarą. I taką ofiarę możemy złożyć. Moi drodzy, taką ofiarę, jeśli złożymy, ona w stu procentach uratuje nas od zarazy, którą nazywa się grzech. Wierzymy, moi drodzy, że Bóg siedzący na tronie ma moc nad sytuacją, która jest. Ma moc powiedzieć swoje stop dla naszych rodzin, dla naszych społeczności, dla kraju czy w ogóle globalnie. Ale jeśli nawet kogoś dotknie ta choroba, albo nawet jeśli ktoś z powodu niej odejdzie, to tylko z Jego ciałem jest problem. Odchodzi wprost w ramiona Ojca, jeśli jest Jego dzieckiem. Gorzej, jeśli tego kroku nie zrobił. Moi drodzy, na zakończenie przeczytam raz jeszcze końcówkę tego psalmu 29. Pan zasiadł na tronie, nad wodami potopu. On będzie zasiadał jako król na wieki, Pan da siłę, inny tłumaczenie mówi ochronę, swojemu ludowi. On swój lud po pobłogosławi pokojem. I tego Wam życzę, drogi Zboże, drodzy internauci, aby Bóg dał Wam ochronę. Abyście mogli go zobaczyć jako Boga siedzącego na tronie dzisiaj. Ponad całą tą sytuacją, ponad całą tą paniką, ponad całym tym strachem, Bóg siedzi na tronie i panuje nad tym wszystkim. Zobacz go, go, go takiego. Bóg zapewnia, chce Ci zapewnić swoją ochronę. Bóg chce obdarzyć Cię błogosławieństwem pokoju. Dlatego życzę Wam z całego serca, by ten ostatni werset tego psalmu stał się Waszym Psalmem, Waszym Słowem. Pan da ochronę swojemu ludowi. On, swój lud, po błogosławie pokojem. Tego Wam życzę i Was Bóg błogosławi.